Powrót podstawowej stawki VAT na gaz oznacza podwyżkę rachunków, zwłaszcza dla tych, którzy tym paliwem ogrzewają domy i mieszkania. Jednocześnie to właśnie oni mogą ubiegać się o tak zwany dodatek gazowy, chociaż szanse na mniejsze opłaty mają nieliczni. Trzeba bowiem spełnić kryterium dochodowe, które wynosi maksymalnie 2100 zł przy jednej osobie i 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Nie jest to dodatek kwotowo określony, ale jest to refundacja podatku VAT, który od stycznia wszedł do paliwa gazowego. Kwota tego dodatku, no tak to nazywamy, a tak naprawdę tej refundacji VAT-u, to jest dokładnie ta kwota VAT-u, którą zapłacą odbiorcy gazu, którzy grzeją się gazem, za VAT za gaz w tym roku. W przypadku przeciętnego gospodarstwa domowego może to być kilkadziesiąt złotych w skali miesiąca. W ciągu całego roku składa się to jednak na dosyć pokaźną kwotę. Żeby uzyskać dodatek gazowy, trzeba dopełnić kilku formalności. Przede wszystkim wypełnić wniosek, zapłacić fakturę, mieć poświadczenie, że zapłaciliśmy tą fakturę właśnie z VAT-em, bo tutaj będzie chodzić nam bardzo właśnie o VAT. I przede wszystkim my będziemy weryfikować dochód tej osoby i oraz to, czy jest centralnej ewidencji emisyjności budynków. To ważne, bo kto nie zgłosił pieca gazowego jako głównego źródła ciepła w mieszkaniu, nie będzie mógł starać się o dodatek. Czas oczekiwania na zwrot VAT wynosi 30 dni. Nie trzeba jednak składać wniosku co miesiąc. Może być tak również, że mieszkańcy zbiorą faktury za kilka miesięcy i na przykład powiedzmy w maju, w czerwcu przyjdą z 4-5 fakturami i będą chcieli, aby zwrócić im za VAT za kilka miesięcy. VAT wzrósł też na energię elektryczną, ale której ceny, podobnie jak gazu, zostały zamrożone na poziomie z 2022 roku. Tutaj jednak też obowiązują progi, ale nie dochodowe, a zużycia. Wyższą stawkę za prąd zapłacą ci, którzy przekroczą roczne zużycie w wysokości 2000 kWh. Więcej zapłacą jednak tylko za liczbę kWh przekraczających ten próg. W przypadku gospodarstw domowych, w których znajduje się osoba niepełnosprawna, ten limit może wynieść 2600 kWh, a w przypadku rodzin z kartą dużej rodziny i rolników ten limit może wynieść 3000 kWh. Natomiast w tych przypadkach, czyli jeżeli mowa o podwyższonych limitach, takie gospodarstwo domowe powinno złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii elektrycznej. Jak dowiemy się, czy już przekroczyliśmy próg zużycia, każdy musi sam śledzić bieżące zużycie prądu, bo faktury wystawiane przez wielu dostawców mają najczęściej formę prognoz. Na koniec okresu rozliczeniowego może więc się okazać, że limit w naszym przypadku został przekroczony. Tak wyglądała jeszcze 2 miesiące temu hala Arena Sosnowiec w Zagłębiowskim Parku Sportowym. Od listopada prace nabrały jednak tempa po tym, jak Polski Związek Koszykówki niespodziewanie wyszedł z propozycją rozegrania meczu męskiej reprezentacji w nowym obiekcie w Sosnowcu. 23 lutego Polacy zagrają przeciwko Austrii, a dzień później odbędzie się Suzuki Puchar Polski Kobiet. Spełnia wszystkie założenia, jakie musi spełniać taki obiekt. Jest bardzo kompaktowy, trybuny są bardzo blisko parkietu, więc taki typowo koszykarski obiekt. Całe zaplecze jest na najwyższym poziomie, bo jest 6 szatni, jest pokój dla mediów, więc jeżeli chodzi o jego dostosowanie, jest wszystko na najwyższym poziomie europejskim. Jednak żeby takie rozgrywki mogły się odbyć, obiekt musi przejść odbiory techniczne. Te planowane były do końca czerwca, ale musiały zostać przyspieszone. Dziś Arena Sosnowiec jest niemal praktycznie gotowa do użytku. W przyszłości ma stanowić miejsce nie tylko dla sportowych zmagań, ale być również obiektem dla dużych wydarzeń kulturalnych. W hali są 3052 miejsca siedzące, z których 800 znajduje się na tzw. trybunach mobilnych. Można je stosunkowo szybko złożyć i tym samym zwiększyć powierzchnię boiska do 2000 m2. To sprawia, że to będzie arena nie tylko widowisk sportowych, ale wszelkiego rodzaju widowisk też biznesowych, targów, może balów charytatywnych. Dla Sosnowca, który ma swoją koszykarską historię, nowoczesny obiekt to przede wszystkim szansa na powrót do łask tej dyscypliny sportowej. Sosnowiec zawsze był miastem sportowym. Brakowało nam od wielu lat obiektów, bo przecież parę dziesięć lat temu to drużyny sosnowieckie w różnych dyscyplinach sportowych odnosiły najwyższe sukcesy z Mistrzostwa Polski i mam nadzieję, że dzięki takim obiektom będzie łatwiej do tego dorównać. Obiekt poza halą główną ma również halę treningową z dużym przeszkleniem, co pozwala dłużej korzystać z gry przy naturalnym świetle, kompleksowe zaplecze sanitarne i kilka szatni.
Już teraz kierowcy mają czasem problem, żeby przejechać płynnie autostradą A4 w kierunku Krakowa i Katowic. Slalomem z powodu zwężeń trzeba jeździć w Mysłowicach. A może być jeszcze mniej płynnie, bo dzisiaj rozpoczął się remont kolejnego wiaduktu. Chodzi o przebiegający nad autostradą A4 obiekt w ciągu ulicy Szopienickiej w Katowicach. Zarządca odcinka Katowice-Kraków informuje, że stan techniczny wiaduktu nie pozwala już czekać z pracami. To jest praca, która jest konieczna do wykonania ze względu przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowników tego wiaduktu. I choć będzie skutkowała okresowymi, raczej krótkotrwałymi zmianami organizacji ruchu na samej autostradzie, prawdopodobnie zawężeniami w ramach istniejących jezdni w obu kierunkach, więc zawsze z zachowaniem czterech pasów, to raczej nie powinna być przez użytkowników autostrady szczególnie dostrzeżona. Większe utrudnienia mają mieszkańcy Katowic i kierowcy korzystający z drogi pomiędzy Nikiszowcem a Giszowcem. Ulica Szopienicka wielu z nich służy do skracania drogi z i do węzła Giszowiec. Od dzisiaj kierowcy muszą korzystać z objazdu tak samo jak autobusy miejskie. Prace mają potrwać do końca czerwca. Jeszcze dłużej potrwa remont wiaduktu w Mysłowicach, bo tam prace zaplanowano do końca października. 18-letni Eryk Goczał wraz z pilotem Oriolem Meną z Energylandia Rally Team wygrali Rajd Dakar 2023 w kategorii SSV, czyli lekkich samochodów terenowych. 18-latek jest nie tylko najmłodszym uczestnikiem w historii rajdu, ale teraz również najmłodszym jego zwycięzcą. Myślę, że uczucie, które jest ze mną w wygraniu w debiucie, jest niemożliwe. Myślę, że to wielki zaszczyt, szczególnie wygrać tak duży i tak długi rajd. Też rajd z historią, bo był on w rodzinie już bardzo dużo lat. Tak naprawdę był marzeniem całej naszej rodziny. Bardzo dobry wynik uzyskał też ojciec Eryka, Marek Goczał, wraz z pilotem Maciejem Martonem, którzy w tej samej kategorii zajęli trzecie miejsce. Wiedziałem, że jest szybki, no ale nie myślałem, że jest aż tak szybki, że potrafi tak szybko pojechać. Mimo tego to był 13 odcinek, mimo tego, że zgubili się na odcinku, jeszcze potrafił go wygrać ponad 4 minuty, a my przegraliśmy ten odcinek z Erykiem chyba z 10 minut. To po prostu jest tempo niewiarygodne. Ja nie wiem, jak on to zrobił. Z kolei na 7. miejscu uplasował się kolejny z kierowców w rodzinie Goczałów, Michał, czyli brat Marka. Przed rajdem liczył jednak na podium. Awaria skrzyni wykluczyła nas z walki o ten cel, natomiast po tej awarii byliśmy na 14. miejscu. Lądujemy na 7, także nie odpuściliśmy, walczyliśmy do końca, wymieniliśmy skrzynię na odcinku, co w naszym zespole zdarzyło się innym zawodnikom też, a widzę, że nie pokonali tego problemu, także jestem dumny z naszego duetu, że tak zawalczyliśmy w tym temacie. Wśród kierowców samochodów triumfował Katarczyk Nasser Al-Attiyah, najlepszym motocyklistą został Argentyńczyk Kevin Benavides. To fragmenty filmu Niebezpieczni dżentelmeni, który właśnie wchodzi na ekrany kin. To również najnowsza produkcja, która otrzymała dofinansowanie ze Śląskiego Funduszu Filmowego. Między innymi w taki sposób od 15 lat pomaga filmowcom Silesia Film. Odsetek tych filmów, które otrzymują dofinansowanie, które się w ogóle o nie starają, jest dużo mniejszy niż te filmy, które są w ogóle realizowane w regionie. Znacznie więcej filmów wspieramy logistycznie, operacyjnie, organizacyjnie i te filmy są realizowane w regionie, ale niekoniecznie one wszystkie sięgają po środki funduszu. To wsparcie polega też na konsultacjach i przekazywaniu wiedzy. Dobre miejsce może być kluczem do sprawnej pracy na planie zdjęciowym. Lokacja to miejsce, które ma zagrać w filmie, więc bardzo często nasz dział dostaje zapytanie, czy macie jakieś miejsce, które by mogło na przykład zagrać szpital. No i dziewczyny mówią, tak, oczywiście to jest liceum Adama Mickiewicza, Trójka. Mniej więcej na tym to polega. Film Niebezpieczni dżentelmeni z gwiazdorską obsadą również był realizowany na terenie województwa śląskiego, w Bielsku Białej. Opowiada historię zakopiańskiej bohemy. Tomasz Kot wciela się w rolę Tadeusza Boja-Żeleńskiego, Marcin Dorociński odgrywa Witkacego, jako Józef Kondrat wystąpił Andrzej Seweryn, a Bronisławem Malinowskim stał się Wojciech Metzwaldowski. Razem mają rozwikłać zagadkę morderstwa po mocno zakrapianej całonocnej imprezie. Można na ten film przyjść nie mając zielonego pojęcia.
pojęcia o tym, kim ci ludzie byli, poza faktem, że coś się obija o uszy, że ktoś taki był i o tym była kartkówka w szkole, więc można przyjść na ten film w ten sposób i po prostu się na nim dobrze bawić. No a znając te postaci, są dodatkowe piętra interpretacyjne, no bo mimo, że jest to historia fikcyjna, to bardzo dużo jest z niej, bardzo dużo w niej jest prawdy. Śląska premiera z udziałem reżysera i aktorów odbędzie się we wtorek 17 stycznia o godzinie 18:30 w kinie Rialto w Katowicach.